Teoria gier w praktyce zbrodni. Zaginięcie Iwony Wieczorek w świetle teorii gier, część druga, pozostałe hipotezy. W pierwszej części doszliśmy w świetle teorii gier do konkluzji, że najbardziej prawdopodobna jest taka oto sytuacja, że dziewczyna sama wsiadła do samochodu znajomego, znajomej, może dwóch osób, potem doszło do zbrodni zaplanowanej bądź przypadkowej i ukrycia ciała. A wskutek silnych powiązań między sprawcami lub między sprawcą a pomocnikiem, na przykład więzów krwi, nie było dylematu więźnia, to znaczy braku zaufania do siebie nawzajem, który w dylemacie więźnia właśnie prowadzi do tego, że racjonalnie myślący przestępcy w odpowiedzi na ofertę prokuratury polegającą na przyznaniu się, wyjawieniu pozostałych sprawców w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary, wystosowaną do każdego z osobna, żeby nie znaleźć się w najgorszym położeniu, czyli z wieloletnim wyrokiem, wskutek bycia zdradzonym przez współsprawców, sami decydują się zdradzać przed prokuratorem, oczekując złagodzenia kary kosztem drugiego czy pozostałych sprawców. Ale właśnie jeżeli mamy silne powiązania między nimi, to nie ma takiego dylematu, zdradzać czy nie, bo silna więź każe siedzieć cicho i nawet po 14 latach przestępcy cieszą się wolnością, przebywają na wolności, może lepiej powiedzieć. Trochę zmodyfikowaliśmy klasyczny dylemat więźnia, ale to nieistotne w tym momencie. Druga alternatywna sytuacja, kiedy również nie dochodzi do zdrady, to jest do współpracy z prokuratorem i współsprawcy milczą, to ta, którą wykluczyliśmy, uznając za mało prawdopodobną. To jest rozwiązanie, że mamy do czynienia z wielokrotnymi przestępcami, zorganizowaną grupą przestępczą, w której sprawcy mają jednak oparte na kalkulacji zaufanie do siebie, bo dominuje strategia wet za wet. Tak się dzieje właśnie w grupie przestępczej. Ręka rękę myje. Wykluczyliśmy jednak tę sytuację, uznając, że mało prawdopodobne jest, aby grupa przestępcza działała w sprawie tak długo, 14 lat, nierozbita przez konkurencję czy policję. Badania wskazują jednak, zamieszczę link, wprawdzie zagraniczne, u nas nie znalazłem takich, nie ma jeszcze prawdopodobnie takich, że tak zwana kariera przestępcy w grupie przestępczej trwa około 16,5 roku. Czyli może powinniśmy zrewidować nasze pierwotne założenia, że 14 lat to za dużo dla działającej grupy przestępczej. Może jednak przeciętnie, nazwijmy go cyklem życia takiej grupy przestępczej, może być dłuższy okres niż 14 lat. Czyli okazuje się, że też wskutek wielu waszych wnikliwych komentarzy, za które bardzo dziękuję, że może nie należy a priori odrzucać hipotezy o grupie przestępczej właśnie. Z tej statystyki, z której wynika, że 16,5 roku zwykle się funkcjonuje w strukturze przestępczej, może bowiem wynikać, że grupa może działać też średnio tyle. A przecież w historii niektóre działały i więcej niż 300 lat, taka Yakuza na przykład. No ale może nie zapędzajmy się zbyt daleko. W Polsce mamy taką oto sytuację. Gang Pruszkowski, 11 lat, od 1989 roku do 2000 roku. Grupa Łódzka, do 10 lat. Grupa Mokotowska, aktywna w latach 1994-2014, czyli 20 lat. Grupa Świdnicka, Świdnicki Gang Bokserów, kilka lat. A w Trójmieście dziennikarz przez kilka lat, redaktor naczelny Wprost, Sylwester Latkowski, może nie bez przyczyny oceniał, że Gdańsk, Trójmiasto, to taka mała Sycylia. W tym planie śledztwa czytaliśmy, ma po prostu zdumiewającą ochronę w Trójmieście. Ja nazywam to miasto w ogóle małą Sycylią. Inny, między innymi dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny Wprost, Marek Król, twierdził, że Trójmiasto to nie jest żadna mała Sycylia, a po prostu Sycylia. No ale może mniejsza o semantykę. W każdym razie w przypadku mafii sycylijskiej to w latach 1860-1924 żaden sycylijski polityk nie mógł liczyć na mandat do włoskiego parlamentu bez aprobaty mafii. A jej potomkini w Stanach Zjednoczonych, La Cosa Nostra, działa od 1963 roku. W każdym razie, jeżeli działa grupa przestępcza w tej sprawie, to może i działać iterowy dylemat więźnia, czyli strategia wet za wet. Skutecznie zniechęca do zdrady.
Bo jak już sobie powiedzieliśmy w pierwszym filmie dotyczącym zaginięcia Iwony, że to nie było, że to nie była pewnie pierwsza, ani może także ostatnia zbrodnia, więc nie ma sensu wyjawiać tę jedną. Za długo się w tym tkwi, żeby coś zmieniać i narażać się kompanom. Ale jest pewna wywodząca się z teorii gier nadzieja, właściwie jedyna w tej sprawie, patrząc i na ten, i poprzedni odcinek, że no, po tylu latach grupa może być teraz w jakimś przesileniu, czy jakiejś schyłkowej formie. A to oznacza, że do gry może nie tyle wrócić, co zastąpić iterowy dylemat więźnia, może być w tej schyłkowej formie zastąpiony przez dylemat więźnia. Bo oparte na kalkulacji zaufanie nie będzie za chwilę działać, jeżeli grupa się już rozpada, czy chociażby zmienia wskutek działania konkurencji czy policji. To może nie być już, albo za chwilę, możliwości odpowiedzi wetem za wet, więc może się zacząć bardziej kalkulować zdrada współsprawców. Policja, prokuratura, tym bardziej teraz, jeżeli hipoteza o działaniu grupy przestępczej w sprawie jest trafna, powinna być otwarta na informacje, zachęcając do współpracy, oferować coś w zamian. Zakładam w tej sprawie, że tak się dzieje. Do takiej sytuacji działania zorganizowanej grupy przestępczej, nawet przyjmując, że w schyłkowej formie, jednak powinniśmy odnieść teorię ekonomisty profesora Mancura Olsona, który dowodził, że małe, dobrze zorganizowane grupy interesów mają się lepiej, to znaczy są bardziej skuteczne niż duże grupy, a to może oznaczać, że znowu wracamy niestety do iterowego dylematu więźnia, do strategii wet za wet, czyli opartego na kalkulacji zaufania do siebie nawzajem. Bo jeżeli w strukturze dużej grupy przestępczej, nazwijmy ją umownie Małą Sycylią, o proszę, mamy Sycylię, wykreuje się taka mała grupa interesów związanych z daną sprawą, nazwijmy ją na przykład Małym Palermo, to ona może i pozostać w nowej strukturze, po przejęciu rynku, ba, nawet po rozbiciu grupy Mała Sycylia przez policję. Zatem znowu iterowy dylemat więźnia i strategia wet za wet skutecznie może udaremniać wyjaśnienie sprawy. Jeszcze jedna hipoteza. Otóż wracając do najbardziej prawdopodobnego rozwiązania, o którym była mowa w poprzednim moim filmie, czyli braku dylematu w najbliższej rodzinie, można to rozwiązanie też połączyć z grupą przestępczą. Otóż wspólnik albo sam sprawca mógł mieć powiązania z grupami przestępczymi i wtedy, mimo że sprawa zaczęła się od prywatnej, były chłopak, zawiedziona miłość czy zazdrosna koleżanka, to wskutek niezwiązanych z tą sprawą powiązań sprawcy z grupą przestępczą i prośby o pomoc skierowaną do grupy, na przykład co do ukrycia ciała, jest chroniona przez tę grupę strategią wet za wet. I sprawa pozostaje nierozwiązana. Zatem podsumowując, sprawa pozostaje taką nierozwiązaną właśnie wskutek albo po pierwsze wskazanej w poprzednim filmie o Iwonie sytuacji powiązań rodzinnych sprawców lub sprawcy i pomocnika, co wyklucza działanie dylematu więźnia, zgodnie z którym sprawcy w odpowiedzi na ofertę prokuratury zdradzają się wzajemnie. Po drugie, możemy mieć do czynienia z grupą przestępczą wskutek zaangażowania jej do pomocy w tej sprawie początkowo prywatnej i działa iterowy dylemat więźnia i strategia wet za wet zapewnia milczenie i niewspółpracowanie z prokuraturą czy policją. Po trzecie, możemy też mieć w ogóle do czynienia z grupą przestępczą od początku sprawy, która z uwagi na upływ czasu, i to może oczywiście dotyczyć i poprzedniej alternatywy, może być już lub za chwilę będzie w fazie schyłkowej, a to stwarza szansę na zmianę racjonalnych zachowań przestępców ze strategii wet za wet uniemożliwiającej współpracę z policją na strategię, w której, skoro to forma schyłkowa, jak już sobie powiedzieliśmy, na strategię, w której za chwilę nie da się już odpowiedzieć wetem za wet, zatem może zacząć się opłacać współpraca z prokuraturą, współpraca z policją, zanim inni sprawcy to uczynią. Ale i tu jest niejako piąta sytuacja,
ale która może stanowić element poprzednich, w których działa jakaś forma grupy przestępczej. Otóż w ramach Małej Sycylii może działać profesora Mancura Olsona mała, dobrze zorganizowana grupa interesów, którą nazwaliśmy już Małym Palermo. Jeszcze jedno wyjaśnienie, właściwie zastrzeżenie i źródło szansy na rozwiązanie sprawy na koniec. Otóż przy tych wszystkich strategiach, zarówno w dylemacie więźnia, jak i nawet iterowym, wielokrotnym dylemacie więźnia, a także w dylemacie wolontariusza, o którym opowiadaliśmy w pierwszym filmie, zakładamy aktywną rolę policji, prokuratury prowadzącej sprawę. Nawet nie lokalnej, do której wskutek działania grup interesów Małej Sycylii, w tym Małego Palermo, może nie być zaufania. No więc zakładamy aktywną rolę policji Archiwum X, która jasno wystosowuje po pierwsze oferty niższego wyroku, nadzwyczajnego złagodzenia kary, na którą dopiero indywidualnie, zgodnie z dylematem więźnia, mogliby odpowiedzieć współsprawcy, choćby jeden z nich. Oraz po drugie stosuje oferty do współsprawców nawet w iterowym dylemacie więźnia, żeby próbować przełamać zmowę milczenia i strategię wet za wet. A po trzecie stosuje zachęty do ewentualnych świadków, żeby przełamać dylemat wolontariusza. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni.